Dzisiejszy dzień jeszcze się nie zakończył, ale już można stwierdzić, że jest on dniem udanym dla polskiego badmintona. Przed chwilą zakończyły się ćwierćfinały drużynowych mistrzostw Europy i na ten moment wiemy, że polskie kluby zdobyły 2 medale. Jakiego koloru? Dowiemy się już niebawem, bo za jakiś czas na białostockich kortach rozegrane zostaną półfinały najważniejszej europejskiej klubowej imprezy w tym roku. A zanim przejdziemy do omówienia meczów ćwierćfinałowych, nie zapomnij proszę o zostawieniu łapki w górę oraz o subskrypcji kanału. Niech badmintonowa wieść niesie się w świat. Na wstępie przypomnijmy tylko, że punktacja w fazie pucharowej turnieju nieco różni się od punktacji w rozgrywkach grupowych. W grupie rozgrywane są zawsze wszystkie pojedynki, gdyż na koniec może się okazać, że o awansie decydować będzie liczba wygranych setów bądź nawet pojedynczych akcji w meczu. W fazie pucharowej zaś, gdy dana drużyna zdobędzie 3 punkty, mecz kończy się. A zacznijmy od Hubala Białystok, któremu przyszło się zmierzyć z norweskim Kristiansandem BK. Powiedzieć, że Hubal idzie przez turniej jak burza, to jakby nic nie powiedzieć. Białostocki klub rozgromił dziś Norwegów i wygrał swój ćwierćfinał 3-0. Wraz z redakcją dotarliśmy do Michała Rogalskiego, silnego punktu Hubala Białystok. Zapytałem Michała, jakie ma odczucia po dzisiejszym ćwierćfinale oraz jak ocenia postawę drużyny, która przez cały turniej jak dotychczas nie straciła żadnego punktu. Zapytałem również, jak ocenia fakt, że już za moment Hubalowi przyjdzie się zmierzyć z obecnym mistrzem Polski, suwalskim klubem badmintona. Przypomnę tylko, że dokładnie taki sam półfinał odbył się 2 miesiące temu podczas finału w Polskiej Ligi Badmintona. Suwałki wygrały wtedy po wyrównanym pojedynku wynik 4-2. Dzisiejszy ćwierćfinał ułożył nam się bardzo fajnie, wygraliśmy 3-0, zaoszczędziliśmy trochę sił. Fakt, że w czasie całego turnieju drużyna wygląda bardzo dobrze, ale taka sytuacja jest też w stanie uśpić czujność drużyny, dlatego staramy się bardzo pokornie podchodzić do każdego pojedynku, bo wiemy, jak mało potrzeba, aby odwróciły się losy meczy w każdym spotkaniu. Na pewno nie możemy doczekać się dzisiejszego pojedynku z Suwałkami. Zawsze lubimy mecze z tą drużyną, gdyż przynoszą bardzo dużo frajdy i są zacięte. Nie uważamy, żeby jakoś dwa miesiące temu ta porażka była wypadkiem przy pracy. W końcu Suwałki pokazały charakter, wygrały. Nie czujemy się w żadnym wypadku jakoś bardzo zawiedzeni, zasłużyli na ten tytuł w tym roku. A dzisiaj jesteśmy w trochę odświeżonym składzie i mamy nadzieję, że również to spotkanie będzie stało na bardzo wysokim poziomie. Przejdźmy teraz do SKB Suwałki. Litpol Malow po kilku perypetiach pokonał hiszpańską Rinconadę wynikiem 3-1. Suwalczanie stracili punkt w singlu mężczyzn, gdzie Danilo Bośniuk musiał uznać wyższość hiszpańskiego singlisty Carlosa Pirisa. Mecz ten zakończył się wynikiem 12-21, 21-19, 18-21. Tak jak we wczorajszym meczu przeciwko czeskiemu BK Benatki, dzisiaj również decydował debel mężczyzn. Robert Cybulski wraz z Przemysławem Szydłowskim wygrali swój mecz 21-13, 22-20 i tym samym zapewnili wstęp suwalskiemu klubowi badmintona do półfinału drużynowych mistrzostw Europy. Suwalczanie o finał walczyć będą przeciwko Hubalowi Białystok. Posłuchajmy, co ma nam do powiedzenia główny bohater dzisiejszego debla, Przemysław Szydłowski. Debel przeciwko parze z hiszpańskiego klubu wygraliśmy 2-0. Pierwszy set w 100% pod naszą kontrolą. W drugim secie zawodnicy z hiszpańskiego klubu zmienili taktykę. Praktycznie cały set było równo. Końcówka była też bardzo na styku, ale to z Robertem przypilnowaliśmy 3 pierwszych uderzeń i to finalnie my wygraliśmy. Nastroje w drużynie są bardzo dobre po 2 wygranych ciężkich meczach. Do półfinału przystąpimy w pozytywnym nastawieniu. No nie będzie to łatwy mecz, gramy przeciwko drużynie z Białegostoku. Mieliśmy okazję już z drużyną Białegostoku się zmierzyć w półfinale Ekstraligi. Tam udało nam się wygrać, jak i całą ligę. Tutaj będzie dosyć trudniejsze zadanie, bo ściągnęli 2 mocnych zawodników z zagranicy, Francuza i Bułgarkę. Ale co, no będziemy walczyć. W drugim półfinale francuski DC i Chambly Oise zmierzy się z moim ulubionym klubem do wymawiania, czyli z włoskim Piumme d'Argento BC. Francuzi w ćwierćfinale mieli spacerek i wygrali wynikiem 3-0 z hiszpańskim Recreativo Laorden, a Włosi stoczyli nie lada batalię z czeskim mistrzem BK Benatki i ostatecznie po fascynującym meczu wygrali wynikiem 3-2. Już dziś poznamy finalistów tegorocznych mistrzostw. Jak myślicie, czy Hubal Białystok zrewanżuje się Suwałkom za półfinał Polskiej Ligi? Komu najbardziej kibicujecie? Dajcie znać w komentarzu i nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz zasubskrybować kanału, aby nie przegapić przyszłych filmów. Trzymajcie się, cześć!